Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, kontynuujemy serię turnieju w Norwegii Altibox Chess Norway 2020. A bohaterami tej partii byli dwaj Norwegowie. Białym kolorem gra Arian, czarnymi gra Magnus Carsen, aktualny Mistrz Świata. Przejdźmy do rzeczy od razu. E4 zagrały białe, C5 odpowiedział Carsen, czyli szykuje nam się tutaj walka. Na pewno po C5 walka będzie, moi drodzy. Skoczek F3, skoczek C6. Właśnie. Magnus Carlsen często zagrywał ten ruch. Skoczek C6 yy, ma pewnie ogromne doświadczenie. Yy, przede wszystkim, dlatego, że grał w meczu Mistrzostwa Świata z Fabianą Karuaną. Często skoczek C6. No i panowie tutaj często grali wariant Rosolimo po goniec B5. Tutaj młody Norweg zagrał D4. Bić na d4, oczywiście trzeba skoczek wybija, skoczek f6, czyli tradycyjnie. Tutaj czarne czasem zostawiają nieświadomie pułapkę, znaczy nieświadomie, no... Jeżeli białe się pomylą, to można zdobyć piona, bo tutaj jest kuszące bicie na C6, B na C, E5 jest słabe, bo Hetman A5, to tak dla osób bardziej początkujących, bierzemy po prostu pionka na A5, więc y, wybicie jest na pewno nie najlepsze dla białych. Skoczek na C3 ze strony białych i posunięcie D6. No i tutaj y, powstaje nam taki klasyczny wariant w obronie y, sycylijskiej, tak po prostu. Goniec G5 jest to ruch agresywny. Jeden z możliwych, ale najbardziej agresywny tak naprawdę. Y, Thank <laughs> you. No, chcemy zbić skoczka w odpowiednim momencie. Magnus Carsen tak gra troszeczkę może niestandardowo. Yy, można tutaj grać E6, goniec E7, tak zwyczajnie, ale goniec D7 postanowił. Tak też oczywiście można. Z myślą taką, że jak zbije skoczek, no to goniec ładnie szybko wychodzi do akcji i atakuje centrum. Hetman D2 i widzimy zamiar białych. Hetman D2 wspomaga gońca. Jedna sprawa, a druga taka jest, że długa roszada jest już yy, przygotowana. Posunięcie A6 i Norwek właśnie już to troszeczkę przewiduje a6 może nie jest takim super koniecznym posunięciem, gdyż mamy już gońca na d7, ale plan jest po prostu, żeby zagrać b5, no i po długiej roszadzie ten ruch b5 na pewno nam się przyda. No i właśnie tak się dzieje, długa roszada, ale jeszcze posunięcie e6. Pamiętajmy o takich ruchach, tutaj otwieramy to związanie, ale tutaj się nic złego nie dzieje, gońca musimy wyprowadzić, moi drodzy, więc e6 jak najbardziej trzeba grać, posunięcie f4, Goniec E7, normalnie tutaj gramy w szachy. Widzimy ustawienie takie y, ustawienie jeża, powiedzmy, szczególnie jeśli chodzi o pionki E6 i D6. Tutaj ciężko też tymi figurami od razu białymi uderzyć w centrum. Skoczek F3 i widzimy zamiar białych. Białe szykują się prawdopodobnie do ruchu E5 w centrum. Jak na to reaguje Magnus Carson, czy zagrywa Hetman C7? Otóż nie. Magnus Carlsen się tym nie przejmuje i zagrywa b5. Moi drodzy, w partii nastąpiło bicie na f6 i widzimy, że nie możemy odbić gońcem, bo Hetman bije nam pionka na d6. Wprawdzie tam psujemy trochę strukturę, ale myślę, że białe tu są po prostu lepsze, więc na pewno trzeba odbić pionkiem z gf. Ale zerknijmy sobie chwilę jeszcze, cofnijmy dwa posunięcia. Zerknijmy sobie na opcję e5, bo z takim ruchem często trzeba się liczyć, tu się też czarnymi nie boimy tak grać, znaczy nie boimy się w ogóle ruchu E5, bo mamy konkrecik, zobaczcie, bijemy na E5, z no skoczkiem w ogóle nie, tego nie rozpatrujemy, tylko pionkiem, e, bo jak skoczkiem to po prostu wymieniamy i gra gitara, no i teraz skoczek D5 moi drodzy. Skoczek D5. Teraz tak widzimy, że jeżeli tutaj zbije nam goniec na E7 gońca, to skoczek Scena, scena E7 i stoimy bardzo dobrze czarnymi. Mimo, że skoczek ma opcję na E4 to i wskakuje na D6, to robimy po prostu roszadę. Skoczek na D6 już nam krzywdy nie robi, zawsze go przez C8 możemy wygonić. Także tutaj dobra opcja jest na pewno dla czarnych. No, ale można by było zagrać inaczej, można by było zbić po prostu na D5, i tutaj oczywiście trzeba odbić na D5. Widzimy, że Hetman zbić piona nie może, bo mamy tutaj strzał z szachem, i jak skoczek wybija to wybijamy to z szachem po raz kolejny, a potem wracamy hetmanem na przykład na E7 broniąc gońca D7. Więc w tym momencie tutaj białe mogłyby wybić na E7 i skoczkiem oczywiście na E7, moi drodzy, bronimy pionka. I pozycja jest taka, powiedzmy, no bardzo ciekawa zresztą. Dwa izolowane pionki, myślę, że Norwek... Co by spokojnie poradził, aczkolwiek podoba mi się troszeczkę bardziej pozycja białych, gdyż goniec może stanąć na d3, skoczek fajnie na d4 w przyszłości i tak troszeczkę by zablokował tego pionka d5. Ale to, tak powiedzmy, na dwoje babka wróżyła pozycja. Myślę, że czarny też jest zadowolony, bo nie ma problemów tutaj żadnych debiutowych. Ok, ale w partii nastąpiło, jak już wcześniej mówiłem, bicie, bicie. I król B1. Klasyczne zagranie po długiej roszadzie. Wspominałem to wiele razy w swoich materiałach. Hetman B6. Hetman B6. Sprawa naturalna. Tutaj hetman y, powoduje to, że jest opcja na długą roszadę. Chyba tak Magnus Carson będzie chciał zrobić. Posunięcie F5. To też jest dobry ruch. Słuchajcie, y, w sycylijskiej Taki ruch powoduje, że chcemy tego pionka stąd wygonić i wpakować się skoczkiem na d Jeżeli to się białym uda, no to wielkie brawa i praktycznie 1-0. Praktycznie. Teoretycznie bywa różnie. No ale tutaj wiadomo, że czarne tego nie wybiją ani nie przepchają tego pionka. Tylko będą czekać, aż tutaj pionek F5 wybije i my też z F7 wybijamy, i widzimy, że gońce bardzo fajnie stoją. Bronią tutaj tych pionków za żarcie i spokojnie. Tutaj się powoli czarne rozpędzają, no ale jest długa roszada. To jest oznaka tego, że będziemy chcieli grać ostro, ale widzimy też, że z drugiej strony krótkiej nie można zrobić, bo tu są niezłe prześwity i narazilibyśmy się na wielkie ataki. Więc długa ruszada, jak najbardziej. Goniec D3, sprawa naturalna, wyprowadzamy kolejną figurę. Król B8. Często też to wspominam, to się powtarza przy długiej ruszadzie, Król B8. Ale to też jest dobry ruch, bo tak. Raz, że wieża na C8 ma opcję, potem atakować. A dwa, że gońca można fajnie przerzucić, na przykład. Więc to jest bardzo przyjemne posunięcie. Król B8. Skoczek E2 ze strony białych. I koniec C8, właśnie o tym tutaj sobie wspominaliśmy. Skoczek F4. Zobaczcie, te skoczki tu się fajnie rozgrywają, szczególnie skoczek F4. Cały czas pilnuje pola D5 i bardziej naciska na pole E6, ale koniec z piątkiem broni, więc się też nie przejmuję No ale pojawia się tutaj też taka opcja po ruchu właśnie F5, skoczek E5. Ten skoczek tu się czuje bardzo dobrze. Jakbym miał wybierać, jakim kolorem miałbym grać tą pozycję. No, już nie patrząc na to, że tutaj czarnymi grała Magnus Carson, ale naprawdę mi się pozycja czarnymi po prostu podoba. Kwestia gustu, jak to zawsze powtarzam moi drodzy. Koń E5, koniec E2. I posunięcie teraz zagrane przez Mistrza Świata, takie no powiedzmy, które rozbija trochę grę w Centrum jest to właśnie D5. Gdy jest możliwość w Sycylu zagrania D5, to trzeba z tego skorzystać. D5, bardzo fajny ruch. Tu nastąpiło od razu wybicie. Jeżeli skoczek wybija fatalnie, to wybijamy stępem, atakujemy i zobaczcie, piękne centrum by nam powstało. Więc białe się decydują od razu na bicie. No i teraz ruch według komputera ciekawy, skoczek C4. Ja tego nie rozpatruję. Kompletnie mi się to nie podoba, ale jak ktoś ma niezły zmysł taktyczny i dobrą, dobre, dobre obliczenia, to można w ten sposób grać i próbować atakować od razu króla. Goniec B7 też jest ciekawym posunięciem, ale do, dosyć trudnym. Ja myślę, że praktyczna decyzja, bicie na F5 jest y, przez Magnusa Kersena zagrane całkiem fajnie, aczkolwiek skoczek D4 i ta pozycja, moi drodzy, według ocenu, oceny programu, jest bardzo, bardzo dobra dla białych. Ja się poniekąd zgadzam. Biały. Biały jest lekko przeblokowany. Skoczki stoją bardzo dobrze. Tylko kwestia wykorzystania tego. No, trojaczki, przede wszystkim. Co się też rzadko zdarza w partiach szachowych. Trojaczki. No ale. E, też jest plus taki, że tak, e, skoczek E5 nie do, nie do wyrzucenia, że tak się wyrażę, żadnym pionkiem. No i para gońców, przede wszystkim para gońców, no i tego pionka będziemy próbować też zdejmować. E, Magnus Carlsen zagrywa goniec na C5. E, no wykorzystuje tą przewagę parę gońców i naciska na skoczka. Nie od razu może chce go zbić, ale no poprawia po prostu figurę, takie jest założenie. Bierze z H na F1, rzecz jasna, no wieża ma chrapkę tutaj na, po kolei na te pionki. To też nie będzie łatwe, żeby to wszystko zrealizować. Wieża z Hana E8 yy, i posunięcie A3. Posunięcie A3. No tak. Yy, średnio mi się taki ruch podoba, ale no, opcja może na B4. Jakiś tam lufcik zawsze. Ale też punkt zaczepki. Yy, ciężko powiedzieć. No to grają tutaj. Arcymistrzowie, oni wiedzą pewnie lepiej. Podoba mi się teraz zagranie Karsena, takie, m, moi drodzy, takie twórcze, bardzo twórcze i, i ciekawe. I powiem Wam, że zaraz zauważymy, że ten ruch się nam w przyszłości bardzo przyda. Król A8. Ciężki na pozór ruch, no ale jakie są plusy tego posunięcia? Postaramy sobie, postaramy tutaj to wytłumaczyć. Postaram się wytłumaczyć. Przede wszystkim skoczek C6 z szachem nie wchodzi. W przyszłości, bo nie mówię, że od razu, bo od razu to ciężko tak zagrać, bo bicie i tam wisi hetman, prawda? No ale to jest jedna sprawa, a dwa, że jakby się udało otworzyć linię B, no to wieża wskakuje na B8 od razu z atakiem na B2 z groźbami matowymi. No i teraz yy, Tari Arian zagrał posunięcie H3. Wydaje mi się, że kompletnie bez sensu, aczkolwiek mogę się mylić, bo to chodzi pewnie też o to, że skoczek na G4 ma opcję, na E3. No i tego może się tutaj przeciwnik obawiał. No ale takie zagranie A3, H3 e, i czarne też ma czas na przegrupowanie swoich figur. Goniec D7, bardzo zdrowy ruch e, widzimy, że tutaj wieża B8 ma opcję, wieża C8 ma opcję, a koniec przy okazji jeszcze tutaj znaczy na E6 bronił i tak, ale na C6 przy okazji jeszcze obronił punkciku, e, na B na B5 obronił punktu i może opcja A5B4. Zobaczymy, moi drodzy, skoczek H5. No, i ten ruch, e, niestety, chyba do najlepszych nie należy. Tak mi się wydaje, bo skoczek wskoczył na bandę z atakiem na e, pionka F6. Hetman widzimy, że broni, ale też z opcją e, skoczek G7, żeby atakować wieżę, ewentualnie wziąć pionka potem. Na F5. No ale kiedy taki ruch na bandę y, skoczkiem występuje, no to prawdopodobnie się szykuje jakaś kontra. No i tak też nastąpiło. Bardzo dobre posunięcie, chociaż też nietrudne, typowe w Sycylu. Y, mianowicie skoczek na C4. Widzimy, atakujemy, atakujemy od razu Hetmana i staramy się dobierać do króla. No jasne, goniec wybija. Większego chyba lepszego wyboru nie było, bo skoczek na E3 wskakiwał z widełkami na dwie wieże, więc. Tutaj wymiana następuje i Hetman C3. Niby wszystko jest pięknie. Hetman broni B2, broni skoczka i jeszcze jest opcja na zbicie. Pionka C4, no ale wieża B8. Wieża B8, tak jak już mówiłem, zobaczcie jak się fajnie ten ruch król A8 przydał. Że od razu wieża wchodzi na B8, bo na przykład, jakbyśmy mieli króla na B8, no to trzeba było zagrać najpierw tutaj, a potem wieżą tutaj trochę wolno. A teraz już jest opcja, że jest bardzo bezpośredni nacisk na punkt B2 i trzeba Hetmanem się przykleić do tego piona. Wieża F3, no i tutaj e, troszeczkę mm, się tutaj gubi przeciwnik Magnusa Kersena. E, można byłoby zagrać, ja zaraz dojdę do tego ruchu wieża F3, ale można by było zagrać na przykład skoczek F5, co też jest ruchem takim. No, już ciężko powiedzieć, czy dobrym, czy nie. Może ciut lepszym, ale jest konkrecik. Zobaczcie, bicie na F5, wieża bije na F5, i proszę znajdźcie bardzo dobre posunięcie dla białych. Bardzo fajna kombinacja tutaj następuje, troszkę daleka, ale no dla takich arcymistrzów, no to myślę, że buka z masłem, jak to się mówi. Wieża E3, dosyć szybki konkret. Hetmana. Odciągamy obrońcę punktu B2. No i Hetman nie może tu, nie może tu. No musi wybić, prawda? Opcja też jest na wymianę. No ale go nie spokojne. Zobaczcie, grozi na przykład zbicie na A3 wieżą. No, i tutaj jedną chyba z najlepszych opcji byłoby zagranie wieża F3, ale mamy piękne posunięcie wieża E5. Zobaczcie, atakujemy skoczka i od, tutaj odcinamy w ogóle dopływ powietrza Hetmanowi, i w następnym ruchu dajemy mata. Może, może nie dajemy, bo tam jeszcze jest B4 jakieś, B4, ale zdobywamy po prostu figurę. To też można zagrać A5 i rozbijać tą strukturę. Tak mogłoby nastąpić i nastąpiło. Bierze F3 ze strony tutaj białych. No i teraz, moi drodzy, zastanówcie się chwilę, jaki ruch byśmy wykonali. Ruch, który y, jest no, świetny, jest świetny i taki y, rzadko też spotykany. Kombinacja. Po prostu wchodzi kombinacja. Y, zatrzymajcie sobie film, jeśli macie ochotę y, pomyśleć, a ja lecę dalej. Jedyny ruch, który tak naprawdę daje możliwość. Y, Próbowania zwyciężyć w tej partii, jest to ruch wieża A1. W ogóle łapiemy się za głowę o co chodzi. Wieża podchodzi podbicie po prostu dla wieży i dla Hetmana. O co biega? No Hetmanem nie można, bo ma nawet dwa sprawa oczywista. Wieża, jeśli zbija na A1, tak też poszło, bo za dużego wyboru nie było, to koniec D4. No i czarne tutaj świadomie oddały jakość. Za bardzo silne gońce i możliwość atakowania króla. Hetman B4, rzecz jasna, no każda wymiana powoduje, że biały będzie lepszy. Po prostu materi materiały jest więcej, więc należy zagrać Hetmanem na C7 naciskać dalej, prawda? I Hetman, y, przepraszam, tu jest jeszcze wtrącenie D6, no i Hetman na C6, Hetman C6 i Hetman A5. No i w tym momencie Magnus Carlsen mógłby zbić wieżę na B2. Ja w ten ruch się mocno nie zagłębiałem. Tutaj król na C1 i tam opcje, na przykład C3 lub Hetman bije D6 z potężnymi atakami, ale myślę, że Carlsen zagrał też taki ruch bezpieczniejszy, praktyczniejszy. Goniec bije B2, dlatego że Goniec teraz ma opcję zagrania z odsłony z szachem. Tutaj dla króla ze zdobyciem materiału. Hetman wieża, prawda? Podbiciem. No, jedyny ruch to król A2. To myślę, że Carlsen bazował na, na konkretach po prostu. No i teraz posunięcie goniec na E5. Piękny ruch, który powoduje, że tutaj jest opcja na młynek. Młynek to jest coś takiego, że jak goniec współpracuje fajnie z wieżą i król na A1, to można wiecznie tutaj szachować, zdobywać materiał. Młynek młynkiem, ale jest opcja wieża na B1. No i w tym momencie, yy, no słuchajcie, no też można by było zbić, ale po biciu, tutaj, Hetman jak zbija, to na przykład Hetman B6 i tam chyba jest totalny mat, albo na B1, więc y, tutaj zostało zagrane na B1. I co zagrał Magnus Carsen? Czy tu jest jakaś kombinacja? Jeszcze nie, ale spokojnie wybija na B1. No redukcja materiału, ale Hetman zbija na D6 i widzimy siłę tego potwornie. Potwornie silnego gońca. Goniec E5 tutaj po prostu panoszy się niesamowicie. E, jakość mniej, ale król jest strasznie odkryty, i to jest ta przewaga u czarnych. Król zagrał na C1 i Hetman D4. Prosta sprawa, zobaczcie, znaczy prosta sprawa dla Mistrza Świata, ale widzimy, że e, zostawił tego pionka i król też jest narażony na atak. No tak też poszło, tu się nic nie dzieje, tutaj żadnych szachów kolejnych nie ma. Król jest bezpieczny. Zobaczcie, król jest bezpieczny, jedyne ruchy. Nie ma też wieży B3, pionek broni, wszystko w porządku. Ruch C3. Ze strony Tarii Arian, Arianego. Tak się chyba mówi. No i teraz tutaj już wchodzi no, mega konkret. Carlsen tutaj już liczy jak maszyna bardzo szybko. Hetman G1, szach. Król D2, moi drodzy. Hetman bije pionka z atakiem na wieżę, z szachem. Więc król E3, jedyne posunięcia. No i ruch F4. Ruch F4, który praktycznie wygrywa. Król E4 jest niemożliwe, bo Hetman i bierzemy wieżę. Więc y, wybić skoczkiem należy. Przepraszam, tak, skoczkiem dobrze mówię, skoczkiem, skoczkiem. No i kolejny ruch, goniec bije na, na F4. Jeżeli zbija król na F4, to szach na G5, król e, E4, mat na E5. Więc wieżą należy wybić. No i kolejny konkrecik, przyklejamy się do wieży z szachem. Wieża musi się zasłonić. No tutaj cały czas się czarne bagły za darmo. Hetman na E1, król na D4. Lepszego wyboru nie ma, bo jak na F4 to mat na e5 po raz kolejny, król e5, tutaj jest szach na e5, król na c4, no i król Hetman e4 z szachem i bierzemy wieżę. Nastąpiło jeszcze król c5, zbijamy, widzimy, że mamy figurę więcej, to już jest wystarczająca przewaga, król jest bezpieczny, bo Hetman zawsze broni, moi drodzy. Tutaj król zagrał na d6 i goniec na c8, widzimy, że jak będzie jakikolwiek szach, to Hetman zasłania się na b7. Opcja wygrania jest prosta, bo tu jest wolny po prostu pionek. Te nie dadzą już rady. W tym momencie białe się poddały. Zwycięstwo osiągnął Magnus Carsen. Myślę, że jest mu takie zwycięstwo bardzo potrzebne. Poza tym piękna partia, piękna obrona sycylijska w wykonaniu naszego Mistrza Świata. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało, czy coś z tego wyciągnęliście. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!